Cześć, dzisiaj zapraszam na nocną focaccię. Do ciepłej wody wkruszam drożdże i mieszam do rozpuszczenia. Do mąki wsypuję wszystkie sypkie składniki, sól, cukier, oregano. Dodaję rozpuszczone drożdże z wodą oraz olej. Wszystko razem mieszam tylko do połączenia składników. Tak połączone składniki przykrywam folią i odstawiam do lodówki na całą noc. Po nocy blaszkę wykładam papierem do pieczenia, polewam odrobiną oliwy i rozsmarowuję, a następnie wyłożę na nią ciasto. Ciasto polewam delikatnie oliwą i rozprowadzam dłońmi na wielkość blaszki. Rozłożone ciasto na blaszce przykrywam ręcznikiem i odstawiam na około godziny na blat kuchenny. Po tym czasie ugniatam ciasto palcami. Widać, jak tworzą się charakterystyczne bąble z powietrzem. Na tak przygotowane ciasto ułożę pokrojone pomidorki koktajlowe i suszony pomidor. Na sam koniec wszystko posypuję suszonym rozmarynem. Oraz delikatnie polewam oliwką. Tak przygotowaną focaccię wstawiam do piekarnika na dolną półkę w temperaturze 230 stopni i piekę około 20 minut do zarumienienia. Gotowa focaccia po upieczeniu. Życzę smacznego!